Miejscowość, której nazwa po usłyszeniu dla wielu polskich turystów pojawia się lekki uśmieszek na ich twarzach. Tutaj właśnie zaczynam swoją 11-dniową przygodę po Gruzji. Do Kutaisi dostałem się z lotniska oddalonego około 20 kilku kilometrów. Dojechałem tutaj autobusem Georgia Bus. Cena to 10 lari. Długość podróży ciężko mi oszacować. Ponieważ jadąc z lotniska do Kutaisi w połowie drogi, mniej więcej po 15 km, kierowca dostał telefon, że musi zawrócić, ponieważ na lotnisku zostały jeszcze 4 osoby. Więc wróciliśmy po te osoby i z powrotem pojechaliśmy w kierunku Kutaisi. Droga z lotniska do centrum Kutaisi przywróciła mi obrazy z mojej ostatniej podróży po Gruzji, czyli zarys Kaukazu w tle, wiele krzątających psów obok drogi, krowy, które wchodziły na ulicę, mając totalnie w nosie cały ten ruch uliczny, czy też porzucone, czy poniszczone budynki i konstrukcje o mocno rdzawym kolorze. Już mi się Gruzja przypomina coraz lepiej. Widzę, że za dużo się zmieniła przez te półtora roku, kiedy tu byłem ostatni raz. Mianowicie byłem w sklepie spożywczym, w takiej bocznej uliczce. Kupiłem kilka produktów spożywczych. Właściciel, kiedy dowiedział się, że jestem Polakiem, zaprosił mnie na zaplecze, gdzie wlał takiej pysznej, naprawdę takiej miodowej czaczy. No, tak z pół szklaneczki. Do tego przyniósł śliwkę na zakąskę. I tak sobie z 15 minut pogadaliśmy. Tajski, godzina 8:30. Ruszam marszrutką zaraz w miejsce, które właściwie było moim najważniejszym celem tutaj w Gruzji, do Saneti. Droga, która mnie czeka, to jest około 5-6 godzin. Marszrutka już niemal cała pełna. Ruszam. A tu na zapleczu, może powiedzieć, dworca autobusowego znajduje także się dworzec kolejowy. No i zakład fryzjerski. Godzinie podróży jestem w Mesti. Miejscowość typowo turystyczna. Widać, że jest tutaj dużo hoteli, hosteli, sklepów. Wiele też się buduje. Zwłaszcza druga część podróży z Kutaisi tutaj wymagała od kierowcy naprawdę dużej sprawności, ponieważ cały czas prowadziły serpentyny. Za moimi plecami lotnisko Królowej Tamar. Lotnisko to nie jest aż tak powszechne w ruchu turystycznym jak te w Kutaisi czy Tbilisi, aczkolwiek jest możliwość zabukowania lotów bodajże z Tbilisi. I pierwszy trekking, można powiedzieć, taki popołudniowy na rozgrzewkę. Celem dzisiaj jest lodowiec,
z którego wypływa rzeka, której wzdłuż cały czas idę. Drogę można byłoby sobie skrócić, podjeżdżając samochodem te kilka kilometrów. Jednak, tak jak tutaj chociażby inni kierowcy czynią, jednak mi się taki trochę spacer przyda, ponieważ 5,5 godziny w marszrutce, dodatkowo na obiad zaserwowałem sobie haczapuri, więc bomba kaloryczna, trzeba to koniecznie spalić. A propos jeszcze restauracji, w której jadłem haczapuri, ceny rzeczywiście troszeczkę wyższe niż w Kutaisi, tak myślę 20-30%, ale też nie ma się co dziwić, tutaj dotrzeć jest naprawdę trudno. A co miło zaskoczyło, to jest to, że obsługa, kelnerzy biegle rozmawiają w języku angielskim, podobnie jak moja pani, u której wynajmuję pokój. Tutaj kończy się już droga samochodowa i zaczyna szlak pieszy. Stąd myślę mam około godziny do półtorej do samego lodowca. Natomiast przejście z centrum Mesti do tego parkingu tutaj zajęło mi ponad 2 godziny. Jednak tak jak wcześniej wspominałem, można ten fragment pominąć dojeżdżając bezpośrednio tutaj samochodem. Takiego podniesienia emocji przejście mostem jak znalazł. Mostek pod kątem, dziurawy, niektóre deski nie trzymały się, więc przygoda ciekawa. Dobra wiadomość dla tych, którzy lubią sobie odpocząć i wypić piwko. Znajduje się tutaj kawiarenka i reklamują tutaj poza piwkiem i kawą też pyszne ciach. Chodzi o szlak, są tutaj czasami jakieś drogowskazy, ale generalnie droga cały czas prowadzi wzdłuż rzeki. Nawet jeżeli nie widzimy, to słyszymy jej szum. Lodowiec Hadi. Mam nadzieję, że poprawnie wymawiam tą nazwę. Jest pierwszym lodowcem, którego jestem tak blisko. Uczucie jest niesamowite. Głód bijący z niego, tak porównać upalny dzień, otworzyć na oścież lodówkę i stanąć zaraz przy niej. Takie dokładnie uczucie mi towarzyszy. Na dalszym planie góry, w których spływają drobne wodospadziki, rzeczki, które później zasilają rzekę Mestia Hala. Kolejny dzień w Sanetti, tym razem droga do jeziorek Coruldi. 20 minut temu wszedłem z centrum Mesti i dotarłem tutaj na szlak, gdzie spędzę około, myślę, 7 godzin. Same jeziorka, z tego co czytałem, nie są jakąś wielką atrakcją, bo bardziej to podobno przypomina Bajora. Sprawdzę, zweryfikuję. Jednak jakby celem dzisiaj
nie jest same dotarcie do tych jeziorek, a podziwianie panoramy, drogi, która do niej prowadzi. Zresztą mam też zamiar troszeczkę wyżej się puścić od tych jeziorek. Zobaczymy, jaka będzie forma. Zapasy zrobiłem, kupiłem wodę, kupiłem chlebek, puri, ale chleb tutaj taki olbrzymi, że kilka osób by się spokojnie najadło z tego pieca podgrzewanego drewnem. Bardzo efektownie to wygląda. Także chlebek musiałem podnieść, bo inaczej by się nie zmieścił w plecaku, chrupiący. Jeszcze wrócę do wymowy tutejszych nazw. Trochę mam dylemat, bo czasami CH wymawia się jako chy, a czasami jako czy. Stąd nazwa Haczapuri. Nie czytamy przecież Chachapuri, tylko Haczapuri. Natomiast lodowiec, na którym wczoraj byłem, czyta się właśnie Chaladi. Tak samo jak rzeka Mestia Chala. Chala, co oznacza w języku gruzińskim właśnie rzekę. Szlak od pewnego momentu ostro idzie w górę, ale na szczęście są miejsca zacienione, gdzie można choć na chwilę odpocząć od tych stromych podejść. Po około 2 godzinach drogi udało mi się dotrzeć do pierwszego miejsca. Jest to punkt widokowy, gdzie znajduje się krzyż. Droga tutaj miejscami była naprawdę czasami bardzo stroma i troszeczkę dała mi w kość. Nie będę tutaj zgrywał twardziela, ale warto było przejść te wszystkie hektolitry potu, aby cieszyć się tymi pięknymi widokami, które są za mną i przede mną. Wysokości 2200 metrów. Krajobraz to jest iście alpejski, a teren pofałdowany niczym rondo mojego kapelusza. W oddali widoczna jest wioseczka Mestia, z której ruszyłem, a przede mną dziś za chmurami widać Użbę. Użba, która w języku gruzińskim znaczy wiedźma, jest jednym z trudniejszych szczytów do zdobycia dla alpinistów. Sama Svanetia słynie z gościnności, którą miałem okazję poznać przez te 2 dni, oraz waleczności. Jeszcze 20 lat temu do Svanetii strach było jechać, ponieważ grasowały tu bandy zbójeckie. Jednak ówczesny prezydent Saakaszwili wezwał tu oddziały specjalne, które zrobiły tutaj porządek i od tej pory miejsce to zaczęli zwiedzać turyści. Nie jest ich oczywiście aż tak dużo jak znanych na Tatrach czy chociażby w Bieszczadach. Thank you.
3,5 godziny drogi za mną. Od momentu startu jestem przy jeziorkach, które rzeczywiście nie są jakieś super niesamowite, jednak to, co tutaj przyciąga, jest ta panorama, która jest po prostu magiczna. I mimo tego, że troszeczkę zaszło słońce i nie jest tak pięknie oświetlone, to i tak wygląda przecudownie. A i znajduje się na wysokości około 2750 metrów. Na takiej wysokości jeszcze nie byłem. Kordziel, by podejść tam jeszcze wyżej, na wysokość 3000, tam gdzie ten śnieg zalega, ale niestety zaczyna padać i samo wejście, może nie obawiam się go tak bardzo, jednak zejście już, kiedy ten szlak, który jest głównie zrobiony z kamieni, tu boję się, że zamieni się w rwący strumyk i ciężko będzie mi zejść, a z Kaukazem nie ma żartów. Wchodząc już tutaj, już czuć było tą wysokość, ponieważ musiałem robić przystanki co jakiś czas, ponieważ powietrze tutaj już jest bardziej rozrzedzone i ciężej już się oddychało. To nawet nie deszcz, ale grad pada, więc nieźle. W dodatku niestety kamienie są dosyć śliskie, muszę bardzo uważać schodząc.